kochani, witam się z wami w nowym filmie, w nowym vlogu. Słuchajcie, więc tak, ja już mam ze sobą spacer z Edim, dobre śniadanie, dobrą kawkę i przed czas na sprzątanie, no bo sobota, słuchajcie, dzień mopa. I ogarnęłam już prawie całą chatę i widziałam też u dziewczyn na YouTubie i też w internecie takie mopy parowe, na pewno wiecie, o czym mówię. I tak się do niego przymierzałam, zastanawiałam się w ogóle nad tym mopem, czy jest sens to kupować, że fajnie byłoby to przetestować najpierw i tak dalej. I okazało się, słuchajcie, że mój teść zamówił sobie coś takiego z mango i pożyczył mi ten mop, więc będę zaraz go testować. Także ja już jestem właśnie w takim podomowo-sportowym outficie. I tak, kochani, także zabieramy się za testowanie mopa, zabieramy się za ćwiczenia i później sobie planuję zrobić właśnie kąpiel, jakąś maseczkę, jakiś taki, wiecie, relaksik. Michał dzisiaj jest w pracy, a w ogóle słuchajcie, jaka akcja. Mam nadzieję, że on mi to wybaczy. Ale słuchajcie, kupiłam sobie nowego iPhone'a i mój mąż cały czas miał Samsunga na dwie karty, służbowa i prywatna, i stwierdził, że jednak wolałby mieć dwa osobne telefony i że też przyszedł czas, żeby w końcu miał pierwszego iPhone'a, więc mówi, nie sprzedawaj tego swojego, daj mi go, zobaczę w ogóle, jak mi się będzie na tym, no jak będzie mi się go po prostu użytkowało. I tyle. No i słuchajcie, dałam mu tego iPhone'a, przerzuciłam wszystkie pliki, wiadomo, wszystko na nowego iPhone'a. No i to było wczoraj, czyli wczoraj był piątek. I Michał mówi, żebym mu ustawiła budzik, bo on niczym nie ogarnia tam wszystkiego, żeby wiecie, żeby tam wszystko było dobrze ustawione. I słuchajcie, ustawiłam mu ten budzik, ale ustawiłam budzik jak dla siebie, czyli od poniedziałku do piątku, bo ja w weekendy nie pracuję, nigdy. No i ustawiłam mu ten budzik od poniedziałku do piątku. Mój mąż ogólnie pracuje 65 km od Zabrza i miał być o 7 rano w pracy. Obudził się za 10:07 z niedowierzaniem w ogóle, że jest taka godzina, przecież budzik nie dzwonił. No ale niestety okazało się, że kilka zegarków pokazuje godzinę 6:50. No i wiecie, szybko, szybko. No ale tak jak mówię, na 7 nie dojechał, bo do pracy jedzie ponad godzinę. Jeszcze takie warunki, jakie są. Patrzcie, jaka jest w ogóle zima, się zrobiła na maksa. O, widzicie, mega dużo śniegu jest, jest super. Jak rano byliśmy z Edem na spacerze, no to poszaleliśmy trochę, porzucaliśmy śnieżkami, poganialiśmy się po śniegu, bo Edi się cieszy jak dziecko też, jak widzi śnieg i w ogóle skacze i tak dalej, i tak dalej. Ale kto ma pieski, to pewnie wszystkie pieski tak mają. No i właśnie słuchajcie, ten mój Michał przeze mnie dzisiaj zaspał. I najgorsze jest to, że zaspał pierwszy raz w życiu, słuchajcie. Ja mam tak, że jak dzwonił budzik, to co najmniej jeszcze 2-3 drzemki dopiero wstaję, więc też sobie budzik ustawiam zawsze troszkę wcześniej, żeby jednak te 2-3 drzemki jeszcze mieć. A Michał ma tak, że wiecie, dzwoni budzik i on wstaje na jedną nutkę, zawsze się z tego śmieje i mówi, że ostatni raz zaspał w podstawówce. No i teraz przeze mnie, także mam nadzieję, że on mi to w ogóle wybaczy. Także słuchajcie, sprzątam chatę, piorę... Byłam w sklepie, kupiłam winko na wieczór, także zrobię taką, wiecie, przeprosinową kolację. Mam nadzieję, że mi wybaczy, jest fajna zima, więc jest czas na grzańca. Taką, taki, wiecie, z pomarańczką, z tymi przyprawami wszystkimi i tak dalej sobie zrobimy. Ale tak się zastanawiam, czy nie zamówić pizzy, bo dawno żeśmy pizzy nie jedli. My też zawsze zamawiamy, wiecie, z tej dobrej włoskiej pizzerii. Oni też wszystko mają takie, no bardzo fajne składniki, wszystko ogólnie mają takie, chyba nawet z Włoch sobie sprowadzają, bo tą pizzerię prowadzi Włoch, już wam kiedyś mówiłam. I polecałam wam też tą pizzerię, także pizzeria Da Luca w Zabrzu na Placu Warszawskim. Najlepsza pizza włoska. Dobra, ja ogarniam dalej, będę testować mopa parowego teścia z mango. Potem się zabieram za ćwiczenia, potem sobie robię jakiś spa, a potem wracam do domu. Dobra, czekam aż podłogi wyschną. Trochę się rozczochrałam tym sprzątaniem. Ale słuchajcie, ten mop to jest jakiś hit po prostu. Mam pięknie domytą podłogę, nawet z jakichś tłustych śladów, ponieważ no wiecie, on też... No jest mopem parowym, czyli działa jakąś taką dosyć wysoką temperaturą. Pomyłam panele, pomyłam płytki. No płytki wiadomo, trochę miałam obawę co do paneli, czy przypadkiem na pewno słusznie robię myjąc panele mopem parowym, ale powiem wam, że tam można sobie dozować też jakby ilość tej pary.
Jest super, także kupuję mopa parowego, żegnam się z jakimiś wiadrami, chemią przede wszystkim do mycia, do sprzątania. Jestem pod wrażeniem, słuchajcie, wszystkie plamy poschodziły. Nawet miałam takie małe przebarwienie na przedpokoju, na kaflach, które też, słuchajcie, zeszło. Trochę dłużej przytrzymałam tym mopem parowym w tym jednym miejscu i pięknie wszystko, słuchajcie, zeszło. Także naprawdę Wam gorąco polecam. Muszę zobaczyć na Allegro właśnie, polecą te z Willedy, jak to w ogóle wygląda. I to jest po prostu super. Szkoda, że on jest jeszcze z kablem, bo jakby był, wiecie, taki bezprzewodowy, to w ogóle byłaby jakaś taka mega poręczna rzecz, chyba że jakieś są, nie wiem, zaraz będę patrzeć. Powiem Wam, otworzyłam sobie okno, jest minus 3 stopnie, wietrzę sobie takim fajnym, mroźnym powietrzem, także powiem Wam, super. Ja się zabieram za moją kawkę. Sorry, ale trzymam Was na kolanach. Także zabieram się za moją kawę. Tutaj sobie siedzimy z Eduńciem. O, Edi dostał kostkę. Edi się w ogóle boi, zawsze jak je odkurzam, a ten i tego mopa parowego, słuchajcie, się przestraszył, więc żeby ukoić stres, dostał kosteczkę na poprawę humoru. I tak, powiem Wam, że dzisiaj jestem taka w ogóle pełna energii, jakaś taka, nie wiem, zadowolona i jakoś tak, nie wiem, wyspałam się dzisiaj, taki dobry dzień, ten śnieg w ogóle za oknem, ten mróz. No i jakoś tak dzisiaj, taki mam mega fajny dzień, także ktoś teraz pije kawkę, to zapraszam do kawy ze mną i do później. Kochani, ja już jestem wykąpana, poćwiczyłam, ogarnęłam wszystko, wykąpałam się i czekam, aż Michał wróci z pracy z pizzą. Już prosiłam go, żeby wracając podjechał do pizzerii, po prostu kupił pizzę, bo oni nie dostarczają. Można zadzwonić, zamówić, ale trzeba sobie odebrać samemu pizzę. I kochani, umyłam włosy. Ja mam cały czas ten sam szampon. To jest ten szampon, który był w ulubieńcach. Nie zmieniam, polecam, naprawdę. Nawet jak mam taki dzień, że nie mam czasu na jakieś odżywki i tak dalej, ciężko się rozczesują moje włosy bez odżywki, bo ja mam bardzo gęste włosy, bardzo grube i sztywne włosy i suche włosy, także bez odżywki jest ciężko. Ale dzisiaj specjalnie nie nałożyłam tej odżywki, ponieważ chcę z Wami sobie przetestować tą odżywkę. Pamiętacie w jakimś holu z Rossmana, chyba to był hol wtedy z auta, taki na szybko. Miałam dwie maseczki, jedna była kokosowa i druga właśnie była ta. Kokosowa jest bardzo fajna, ale ta jest taka, wiecie, wygładzająca, że te włosy są takie jedwabiste, wygładzone, miękkie. No i mam ochotę teraz właśnie na tą odżywkę, kochani. Także ja się tutaj do niej dobieram, nakładam ją na włosy, nakładam czepek i zaraz do Was wracam. Okej, okay, czepek nałożony, wy tego nie widzicie, ale turum! Widzicie to? To jest taki, wiecie, flaming różowy. Ten z kokosem miał też takiego kokoska. A ja Wam chciałam w tym śmiesznym czepku poopowiadać trochę o nowościach, które kupiłam do mojej twarzy, suchej bardzo twarzy, z polecenia mojej pani kosmetolog. Więc najpierw chciałabym Wam pokazać żel do mycia twarzy. Pamiętacie? Właśnie, pamiętacie, jak Wam mówiłam, że uczulił mnie krem z Shiseido? Nie, to nie był ten krem. To był, słuchajcie, ten beznadziejny płyn, żel, pianka do mycia twarzy z... taka, wiecie, różana, nie pamiętam, jak to się nazywało, po prostu wywaliłam to do śmieci. I kupiłam sobie z Bandi, to jest morski żel oczyszczający do twarzy, bardzo fajny, łagodny. Żeby zmyć makijaż, no to chyba jednak lepiej najpierw użyć coś innego. On tak Wam nie domyje super makijażu, ale znaczy też zmyje, ale nie jakoś tak mega super. Ale jeszcze tego nie używam i właśnie mam tutaj coś takiego jak emuliencyjne masełko oczyszczające. Demakijaż i mycie twarzy 77% emolienty. To jest coś takiego. O, to też jest firma Bandi. To jest ta seria Anti-Irritate. Ja Wam oczywiście wszystko podlinkuję. To kupowałam na stronie makeup.pl i wszystko zamówiłam z jednego sklepu. I już Wam tak pokrótce czytam, o co chodzi. Jest to wygładzający emolient, kompleks składników o właściwościach wygładzających powierzchnię skóry, przeciwdziała uczuciu szorstkości, wykazuje działanie nawilżające poprzez zmniejszenie nadmiernej utraty naskórka. I efekty, co najważniejsze. Efekty: chroni, wspiera prawidłowe nawilżenie skóry, usuwa makijaż twarzy, oczu i ust,
Oczyszcza, usuwając nadmiar sebum wraz z zanieczyszczeniami, redukuje uczucie szorstkości, swędzenia wynikające z przesuszenia skóry, nawilża, zmiękcza i uelastycznia naskórek. Otworzymy sobie to razem, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak to pachnie. O, to jest w takim, wiecie, pudełeczku jak kremik, do tego też jest tutaj w komplecie szpatułka. O, coś takiego. I tutaj mamy też jakąś fajną próbkę, słuchajcie. Emulsja silnie nawilżająca. O, to może nawet sobie dzisiaj to nałożę. I tak to wygląda. Oczywiście pudełeczko zafoliowane. Mam nadzieję, że nie śmiejecie się ze mnie. Śmiesznie wyglądam w tym czepku. Dobrze, że w tym kadrze nie widać tego flaminga. Ciężko mi się to otwiera. O, i to jest, słuchajcie, coś takiego. O, już sobie to otwieramy. Bardzo ładnie to pachnie. Tak mocno pielęgnacyjnie, ale dość intensywnie to pachnie, bardzo ładnie. Taki, wiecie, zapach jak ja lubię, taki intensywny, ale do wytrzymania. Z tej samej serii mam tu Anti-Irritate Tonic Mgiełka SOS, 3% trehaloza plus kompleks mikrobiomowy. I to jest oczywiście w sprayu, co bardzo mnie cieszy. I tutaj mamy efekty. Przywraca niezbędną każdej cerze równowagę mikrobiologiczną, tonizuje, redukuje uczucie swędzenia wynikające z przesuszenia skóry, delikatnie chłodzi i przyjemnie odświeża cerę. I tym będę się właśnie psikać. Bo powiem Wam, że jak ja umyję twarz, to ja mam takie uczucie ściągnięcia. Już jest troszeczkę ogólnie lepiej niż było. I cieszę się, że te kosmetyki mi już dotarły, bo muszę coś zrobić. I szukam cały czas jakiegoś fajnego nawilżacza powietrza do mieszkania. Może macie w ogóle coś fajnego do polecenia, coś co używacie, Wam się fajnie sprawdza. W ogóle zastanawiam się, czy kupować sam nawilżacz, czy nawilżacz z jonizatorem, czy to ma być jonizator oczyszczać i nawilżacz, po prostu nie wiem. Ok, więc wracając do tego toniku mgiełki. Tak to wygląda i psikamy. Tak właśnie moja kosmetolog mówiła, że jak się tym popsika, to się ma od razu takie wrażenie, jakby się tak, wiecie, oblało taką suszoną buzię wodą po prostu, wiecie, bo ta skóra jest taka sucha, ona potrzebuje, ale powiem Wam, że strasznie, strasznie mam suchą skórę, więc gdzie mogę, to się ratuje wszystkim. Dużo piję już wody i tak dalej. I kochani, tak, pod oczy użyjemy sobie na noc Shiseido. Tak jak mówię, przeprosiliśmy się, to nie była jego wina, tylko wina tej pianki, mówię Wam, dramat ta pianka. I nawet nie była taka najtańsza, bo ona kosztowała, słuchajcie, nie wiem, z 30 zł w Rossmanie, więc słuchajcie, nie kupujcie, nie polecam. Ani nic nie robi, nie zmywa makijażu, nie zmywa nawet olejku do makijażu. Wiecie, mam ten olejek też z Recibo do makijażu, więc ja go użyłam i potem chciałam tą pianką zmyć twarz z tym olejkiem, to w ogóle nie było szans. I mam tutaj dalej. Mam tu coś takiego. To jest firma Avène. O. I to jest krem emolient, już Wam czytam, czy tu jest po polsku gdzieś. Nie jest po polsku. To jest, słuchajcie, taki krem, na stronie było napisane, że jest to krem po różnych zabiegach kosmetologicznych, w których ta skóra jest właśnie taka mocno ściągnięta i potrzebuje jakiejś regeneracji i jakiegoś właśnie takiego kosmetyku. Słuchajcie, nie pisze tutaj nic po polsku. Mamy tu jakąś ulotkę, może tutaj coś będzie. Nie. Co dziś chociaż po angielsku. To jest, słuchajcie, przede wszystkim krem, który wspiera barierę lipidową. I tyle. I on jest w takiej tubce. O. O, i ma taki niebieski w ogóle kolor, patrzcie. O. Mam nadzieję, że to widać. Taki gęściutki. O! I mam nadzieję, że mi to po prostu, słuchajcie, pomoże. I jeszcze wiecie, co sobie wyciągnęłam, o czym w ogóle zapomniałam? To jest ten olejek Start. Nie wiem, czy pamiętacie, ja go miałam w tym boksie z Sephory, Favorites.
I też poczytałam sobie trochę na stronie, że on też jest właśnie takim suchym olejkiem, więc nie zostawia takiej, wiecie, błyszczącej mocno skóry. No i też sobie tak pomyślałam, że może na noc, jak ten krem mi się wchłonie, to sobie to nałożę, ponieważ też zasięgnęłam opinii, że dobrze o tej porze roku, gdzie właśnie jest bardzo duże przesuszenie, jest mróz, jest zima, są warunki atmosferyczne, takie, a nie inne, jest wiatr, no i przede wszystkim włączone grzejniki, że na noc powinnyśmy stosować sobie taką pielęgnację warstwową. Czyli nakładamy sobie krem, czekamy aż on wchłonie, nakładamy następny raz, następny i następny, tak? Może być to jeden produkt, mogą być to różne produkty, może być to serum, może być to krem, potem właśnie jak to się wszystko wchłonie i jeszcze jakiś taki bardziej treściwy, regenerujący kremik. Także słuchajcie, no mam nadzieję, że mi to pomoże. Powiem Wam, że posmarowałam tym kremem, który ma być taki, wiecie, mocno, jeszcze też mi pani kosmetolog mówiła, że on jest taki mocno treściwy i najlepiej na noc nie posmarować i widzicie, się nawet nie świeci, on się w moment wchłonął, więc słuchajcie, ja chyba sobie nałożę to. A jeszcze na ten kremik i zobaczymy, co to w ogóle jest. Ogólnie powiem Wam, że ta firma Bangi jest podobno całkiem fajną i niedrogą marką, jeżeli chodzi o kosmetyki i dość często używana jest w gabinetach kosmetycznych, kosmetologicznych i tak dalej. O! No, powiem Wam, że to też jest fajne. To jest takie bardziej mokre. I też bardzo ładnie pachnie, ale już tak dużo bardziej delikatnie niż to masełko do makijażu i ten tonik. O. Tu oczywiście też mi się znowu jakieś zimno zrobiło. A słuchajcie, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Uchyliłam sobie okno, bo jak się kąpałam. A patrzcie, co się tutaj dzieje. Biało, tam jest droga. Taka, wiecie, nawet bym powiedziała główna droga. Cała biała. O. A tam stoi moje autko, już całe zasypane, mega dużo śniegu i cały czas, słuchajcie, sypie. Raz tak mocniej, raz taki drobny śnieżek, także słuchajcie, super. Szkoda, że taka piękna zima i nie można jeździć na nartach. Szkoda. A ja Wam jeszcze chciałam coś pokazać. Słuchajcie, przyszła do mnie paczka z Kokolity. Przede wszystkim dlatego, że zamawiałam dla mamy prezent na urodziny. I zamówiłam jej taką szczoteczkę z Dermo Future. Ja już Wam też pokazywałam taką różową szczoteczkę, którą używam. I ja ją mam, słuchajcie, już od około 2 lat. Więc wzięłam właśnie mamie taką niebieską, bo ona lubi niebieski kolor. I już też kiedyś o tym rozmawiałyśmy. Mówiła, że bardzo by chciała taką szczoteczkę. Bo wiecie, to już nie tylko jest kwestia oczyszczania twarzy, ale też efekt takiego masażu. I jest to finalnie też troszeczkę efekt anti-aging. A kto ma taką szczoteczkę, to wiecie, że to jest po prostu coś super. Tak jak domywa ta szczoteczka buzię z makijażu, z podkładu, no to bez takiego urządzonka to po prostu ciężko samymi dłońmi, że tak można powiedzieć, i żelem domyć buzię z makijażu. Więc coś takiego. I wzięłam sobie, kochani, paletkę. Nie jest to żadna nowość, to jest maseczka z Revolution Pro New Neutral, ponieważ mocno zastanawiałam się nad paletką Huda. A jak dobrze wiecie, ta paletka to jest zamiennik, można by tak powiedzieć. To jest coś podobnego właśnie do Huda. Słuchajcie, jedną ręką nie jest tak łatwo to otworzyć. Chciałam Wam pokazać, jak wyglądają cienie. Okej, kochani, to jest ta paletka. Udało mi się ją rozbroić. Ona jest taka na magnes zapinana. O, super są te kolorki. Powiem Wam, takie moje kolory beże, brązy, takie fioleciki jasne, no i te brokatowe, to jest jakiś sztos po prostu. Ona jest tutaj przykryta taką folią, żeby się tutaj te cienie nie upaćkały. No to będziemy testować, będę robić makijaże jakieś takie codzienne, a że zbliża nam się też impreza urodzinowa, no to może też wtedy przetestuję sobie te brokatowe cienie. Także mega. I jeszcze, słuchajcie, wzięłam jedną rzecz, ponieważ potrzebowałam jakiejś fajnej świecy i na stronie Make Up też są świece z Yankee Candle.
I słuchajcie, pamiętacie, mówiłam Wam o moich problemach z zasypianiem. Jest troszeczkę lepiej z nową poduszką. Powiedziałabym nawet, że jest dużo lepiej. Ale pomyślałam sobie też, że fajnie by było może jakiś lawendowy zapach do sypialni skombinować, ponieważ wyczytałam też, że zapach lawendy uspokaja, wycisza i często są, wiecie, takie różne spraje do pościeli właśnie w kolorze. O zapachu lawendy i łatwiej wtedy i przyjemniej się zasypia. Także buszując po stronie makeup.pl znalazłam taką świecę Lemon Lavender. Ja nie przepadam za bardzo ogólnie za zapachem lawendy, ale to jest lawenda z limonką i jestem bardzo ciekawa tego zapachu. Słuchajcie, super to pachnie. To pachnie taką prawdziwą lawendą, taką jakby świeżą, zerwaną lawendą i takim zapachem słodkiej cytryny. Przecudowny zapach. I chyba sobie ją nawet zapalę zaraz w dużym pokoju, żeby ładnie pachniało i taki klimacik i nastrój się zrobi. Także kochani, takie zamówionko. Mam nadzieję, że mama będzie zadowolona, bo już kilka razy mnie pytała, co ja mam za szczoteczkę, więc stwierdziłam w końcu, że sprezentuję jej tą szczoteczkę. Także taki mini zakup z makeup.pl. Podlinkuję Wam, może będziecie mieć ochotę sobie zajrzeć na tą stronę. Mają bardzo dużo fajnych rzeczy, kosmetyków, właśnie świeczki, jakieś takie, wiecie, różne pierdółki. Także tak, o, widzę, że tutaj jeszcze dostałam jakieś cukierki, kokolita. Dobra, kochani, idę zmywać tą maskę z włosów. Słuchajcie, wysuszyłam włosy i tylko je tak przeciągnęłam trochę na szczotce, żeby już ich nie prostować, nie męczyć prostownicą. I są po prostu super. Zobaczcie, jak się błyszczą, bardzo ładnie pachną, są takie naprawdę wygładzone, takie śliskie. Mega, bardzo fajna jest ta maska i dla moich włosów chyba ta różowa jest lepsza niż kokosowa. Także jak macie ochotę na jakąś fajną maskę z bardzo fajnym i śmiesznym czepkiem, no to polecam Wam tą różową z flamingiem. Dobra, kochani, Michał przed chwilą dzwonił, że jedzie już z pizzą, więc żebym szykowała wszystko. Także idę jeszcze zagrzać, no, jakiś włos mi tutaj przeszkadza. Także idę zagrzać jeszcze winko. Będziemy sobie chillować, będziemy sobie pić winko, jeść dobrą pizzę i tak, kochani, także taki dzisiaj dzień, słuchajcie, oczywiście trzymajcie kciuki, jak Michał przyjedzie, żeby nie był na mnie już zły, ale słyszałam po głosie, że już mu przeszło złość na ten źle ustawiony budzik przeze mnie i tak, także trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że u Was też jest dużo śniegu, skądkolwiek mnie oglądacie. Także życzę Wam dużo śniegu, zimy. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa!